Cóż ja mogę powiedzieć? Wciąż nie wierzę, że tak się zostało. Znaczy nie wierzę w to, że wygraliśmy mecz z Twente. Nie wierzę w to, że wynik w Londynie tak się ułożył. Oczywiście jestem bardzo szczęśliwy. Nie wiem do końca, kiedy to do mnie dotrze tak naprawdę. Natomiast uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie i cieszy mnie to zwycięstwo. Nie, zupełnie nie wiedziałem. Pierwsza jakaś informacja, która do mnie dotarła, była w momencie, kiedy kibice zaczęli gdzieś tam mocniej reagować. I wtedy pomyślałem sobie, że jest pewno remis w Londynie, a to chyba było 2-1. Wiele razy zastanawialiśmy się nad tym, czy Łukasz może gdzieś z boku będzie grał, Maor w środku. Myślę, że nie ma to większego znaczenia. Jeśli są w dobrej dyspozycji, to są w stanie sobie poradzić na każdej pozycji. Szczerze mówiąc, słyszałem o Manchesterze, słyszałem o Lazio, ale będę szczery, no nie przyglądałem się tym drużynom za szczegółowo. Z Lazio byłby to jakiś rewanż, natomiast wiadomo, dla kibiców jest to wielka atrakcja, jeśli gra się z wielką firmą.